Stolica Dalmacji, Split, to miasto, gdzie historyczne budowle praktycznie urzekają nas na każdym miejscu. Ale jest też część współczesna. Umowny deptak, gdzie po prawej stronie port, po lewej stronie pałac Dioklecjana. I znajdujemy się tutaj, gdzie umiejętnie wkomponowano rośliny, które także w naszej strefie klimatycznej możemy uprawiać. Proszę zwrócić uwagę, jest to lawenda wąskolista. Roślina znamienna dla klimatu śródziemnomorskiego. Zapach przecudowny. No i ten kolor kwiatów. Pojedyncze, niby niepozorne, ale zebrane w charakterystyczne kłosy robią wrażenie, tym bardziej, że kontrastują one z tonacją lekkiego popielu na zieleni liści. Roślina znana z swoich walorów leczniczych, bo przede wszystkim zawiera tymol, pinen, cytrynol, lawendol, a więc olejki eteryczne, które bardzo korzystnie wpływają na nasze górne drogi oddechowe, a w połączeniu z solami mineralnymi z jednej strony mogą przyspieszać proces trawienia, ale mają także właściwości bakteriostatyczne. Wiedzą Państwo doskonale, że nawet w klimacie śródziemnomorskim bliżej nas, a więc w rejonie Francji Południowej, znajdują się plantacje, które służą do produkcji najbardziej wyszukanych perfum. Właśnie lawenda była protoplastą wielu zapachowych tonacji, w tym również dla mężczyzn. Gdybyśmy chcieli ją uprawiać, to wiedzą Państwo zapewne, że ta roślina jest suchoroślem, zatem nie potrzebuje wyszukanej żyznej gleby, lecz miejsca o stosownej przepuszczalności podłoża, ale co najistotniejsze, zasłoniętego od wschodnich wiatrów na przedwiośniu. Jeżeli znajdziemy taki zaciszny zakątek w naszym ogrodzie, to nawet gdy temperatury spadają znacznie poniżej minus 20 stopni zimą, nic się tej roślinie nie dzieje. Pamiętajmy tylko, że po okresie kwitnienia powinniśmy każdego sezonu, a na pewno na przedwiośniu, przyciąć relatywnie krótko, by pędy świeże odtworzyły nie tylko tą znakomitą zieleń, charakteryzującą się jeszcze tym omszeniem popielatym, ale również zakwitły, a więc cięcie jest gwarancją zakwitania podobnego. To jest kolejna roślina z klimatu śródziemnomorskiego. Jak widzą Państwo, przerośnięte pędy rozmarynu. Z pewnego dystansu bardziej przypominają one jałowca niż to, co nam się wydaje być rozmarynem w naszej szerokości geograficznej. Ale to świadczy tylko o tym, że ta roślina, lekko korygowana w swoim wzroście, od wielu, wielu lat rośnie w tym samym miejscu, co możemy poznać po bardzo relatywnie zgrubiałych, jak na taką roślinę u nas traktowaną jak bylinową, w tym przypadku o zdrewniałych pędach i pokładających się. Intensywność zapachu, powiem Państwu, że chyba jeszcze większa niż w przypadku lawendy. Ta roślina także dysponuje większością olejków eterycznych i taką kompozycją soli mineralnych oraz kwasów organicznych, że może być przyprawą do wielu potraw, w tym przypadku potraw mięsnych, ale ma także właściwości bakteriostatyczne. Myślę, że aromaterapia, czyli sposób na korzystanie z miejsca, w którym rosną te rośliny, jest najlepszym, który mógłbym Państwu zaproponować, by korzystać z dobrodziejstwa tych roślin, takich jak lawenda czy rozmaryn. A więc zwłaszcza porą popołudniową, pod wieczór, kiedy ta roślina uwalnia znaczną ilość tego zapachu, warto w towarzystwie tych roślin usiąść i troszeczkę pomedytować. Zupełnie inaczej nam się funkcjonuje, bo po pierwsze proszę pamiętać, że te rośliny niezależnie od olejków eterycznych jonizują powietrze ujemnie, a w naszej przestrzeni miejskiej, a nawet w naszych mieszkaniach tych jonów ujemnych ciągle nam brakuje. Poprawia to samopoczucie i funkcjonowanie organizmu. Jak uprawiać rozmaryn? W podobny sposób jak lawendę. Podłoże w przypadku rozmarynu powinno być troszeczkę żyźniejsze. To oznacza dodatek próchnicy, kompostu zwykłego, przepuszczalna gleba i także, jeżeli lokujemy ją w ogrodzie, to starać się ekranować od strony wschodnich wiatrów, które mogłyby zimą przerażać pędy tej rośliny. Tutaj widzą Państwo, bardzo efektownie wkomponował się powój, który co prawda został zaatakowany przez
mączniaka rzekomego, ale jak wiedzą Państwo, nieświadome zabierzenie, roślina ta sobie kwitnie i znajduje nawet w przestrzeni miejskiej możliwość funkcjonowania, tym razem w sąsiedztwie, na pędach bukszpanu wiecznie zielonego. Buxus semper virens, przycięty. To, co widzą Państwo, bardziej żółte, to są odrosty tegoroczne. Natomiast ciemniejsza barwa świadczy o tym, że z ubiegłego roku pozostały liście. Lekko wyskubane, ale mimo wszystko roślina jest trwała. Zresztą w naszej szerokości też chętnie traktowana jako ta, która służy do formowania tak zwanych żywopłotów, niskich żywopłotów, ale także do wszelkiego rodzaju zielonych figur, bo daje się bardzo dobrze formować, czy to w postać prostokątnych brył, czy różnych kulistych kształtów. No a o powoju cóż mogę powiedzieć? Sam w sobie jest piękną rośliną, natomiast uporczywie może podkradać żyznę składniki innym roślinom. Na pewno bukszpanowi całkowicie nie zaszkodzi. Problem tylko w tym, że może być w tym przypadku nośnikiem, jak Państwo widzą, właśnie rzekomego pleśniaka. Gdyby to się zdarzyło w przypadku naszych upraw, ja najczęściej nie likwiduję umownych chwast, bo to jest pojęcie zbyt pejoratywne. Roślina sama w sobie, zwłaszcza kiedy kwitnie i pnie się po potworach, jest bardzo dekoracyjna. Wystarczyłoby tylko powierzchnię tej rośliny, jak inne, być może zaatakowane mączniakiem rzekowym, potraktować wywarem ze skrzypu i po dwóch opryskach większość tego typu zagrożeń zniknie nam. Przysiadłem sobie na chwilę, by nieco odpocząć i proszę Państwa, dla mnie zaskoczenie, może nie tak wielkie, ale w każdym bądź razie dorodność paciorocznika indyjskiego w tej części no, może troszeczkę zaskakiwać. Nikt przecież nie dba o tą roślinę, tak jak my byśmy mogli sobie wyobrażać, a proszę popatrzeć, bardzo zdrowe, efektownie ukształtowane liście, jak zapewne Państwo wiedzą, to jest roślina blisko spokrewniona z imbirem, zatem ma kłącze, z którego wyrasta. U nas, jeżeli chcemy, by powtarzała kwitnienie, niestety na zimę musimy przenosić ją do miejsc zabezpieczonych przed spadkiem temperatury poniżej zera. Tutaj w klimacie śródziemnomorskim nad Adriatykiem temperatura w granicach plus 8 stopni 10 praktycznie jest ustabilizowaną. Rzadko się zdarzają niższe temperatury. Tak więc ona na stale rosnąc pomnaża swoje kłącza i wytwarza dorodne pędy, i te charakteryzują się właśnie tego typu efektownymi kwiatami, zawsze rozwijającymi się od dolnego kwiatu. Widzą Państwo, poszczególne będą się rozwijały przez szereg kolejnych tygodni, a pod koniec sezonu w miejsce tego ukwiecenia pojawią się kuliste owoce i stąd paciorecznik indyjski, Canna indica. Oczywiście możemy spotkać również odmiany o barwnych liściach w tonacji fioletu czy bordowym. Myślę, że tego typu kompozycje listne, nim one zakwitną, warto także spróbować w naszym klimacie. Proszę pamiętać, że ta roślina jest tak zwanym dzieckiem słońca. Im więcej instalacji, tym szybciej dojrzewa, tym szybciej zakwita. U nas często brakuje właśnie tego sezonu pełnego słońca, sezonu wegetatywnego, bowiem dopiero pod koniec maja możemy bezpiecznie ją lokować w glebie, przy czym paciorecznik lubi bardzo żyzną glebę i o tym należy pamiętać. Im żyźniejsza gleba, tym gwarancja, że przynajmniej o 1/3 przyspieszymy proces wyrastania. A jak już roślina wyrośnie i skorzysta troszeczkę z kąpieli słonecznej, to wtedy zawiążą się te charakterystyczne kwiaty. Na owoce niekoniecznie w naszej strefie klimatycznej musimy liczyć, ale ponieważ daje się łatwo rozmnażać właśnie z kłącza, z pseudobulw, to wtedy w następnym sezonie przechowując w podobny sposób, jak robimy z wszystkimi roślinami cedulowymi, a więc w suchej piwnicy, w sproszkowanym węglu, ten gwarantuje zabezpieczenie przed chorobami grzybowymi i jeszcze umieszczone w torebkach papierowych, dopiero wiosną mogą posłużyć jako materiał do rozmnażania. Czasami ktoś pozostawia na przykład w dużych skrzynkach czy w dużych donicach w starej ziemi. To również jest dobra metoda. Oczywiście część nadziemną, która straciła swoje walory ozdobne, jesienią ścinamy i przechowujemy w takim stanie,
chłodniej piwnicy bez dostępu światła, ale na wiosnę zawsze przesadzamy do świeżego podłoża. Dziś Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody za tydzień.